Więc musieliśmy się zwrócić do pana dyrektora Kowalczyka, który sam jest pasjonatem i wziął to na siebie, szukania i znalezienie pieniędzy. I dzięki temu możemy dzisiaj się pochwalić wydaniem taką piękną książkę. Dziękuję oczywiście rektorowi Waldemarowi Moskim, który razem z panem profesorem Czekowiczem redagowali książki. A panu dyrektorowi mamy książkę, oczywiście, której dostanie pan dyrektor, który będzie dzisiaj prowadził, ale poza tym chcemy też powiedzieć, że się nie odbijamy tutaj na Polskim Centrum Kultury, że wydajemy też inne książkę w miarę możliwości nasze. Chciałbym wręczyć panu dyrektorowi prawie podziękowania tą książkę Mozaika Pomorska. To jest proza i grafika współczesnych artystów Wybrzeża. To też książka wydana dzięki współpracy z panem dyrektorem Trzewistowskim. Więc dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, nie będę dużo mówił, ponieważ mamy dwóch panów tutaj na miejscu, którzy będą merytorycznie rozmawiali na temat futbolu, świecie sztuki. Chciałbym tylko powiedzieć, że na Papieskim Centrum Kultury w ramach Euro 2012 zorganizowali parę imprez, to jest jeden z nich, a drugie to jest moja piłka nożna, wystawa, która jest na dole w galerii NCK-u. I zapraszam po spotkaniu do galerii i na wystawę, i na małe co nieco, małe poczęstunek w galerii. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, raczej witam wszystkich bardzo serdecznie na promocji książki absolutnie niezwykłej, o czym za chwilę będzie więcej. Program jest bardzo bogaty, dlatego my z Maciejem postanowiliśmy, że to w naszym dyrektorskim ręce i przeprowadzić spotkanie na sprawnie. Ale ja muszę się odnieść do tego, co powiedział Larry, gdyż faktem jest, że macie Państwo przed sobą jako prowadzący dwójkę dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego, czyli sponsorów całego tego przedsięwzięcia. Ale to nie znaczy, że my pociągamy wszystkie sznurki, a profesor Ciechowicz zaprosił nas tutaj dzisiaj nie bez powodu. Jesteśmy bowiem nie tylko dyrektorami Departamentów Sportu i Kultury w Urzędzie Marszałkowskim, ale również polonistami, a niegdyś uczniami pana profesora. Także jest to naprawdę, proszę wierzyć, dodatkowy tytuł. Zresztą ciekawy przyczynek do dyskusji o adekwatności wykształcenia do sytuacji na rynku pracy. Poloniści są, proszę Państwa, naprawdę wszędzie. Wszędzie, gdzie tylko można sobie wyobrazić. Bywają też, wcale nie rzadko, na stadionach piłkarskich, czego najlepszym przykładem jest obecny tutaj sprawca tego całego cudownego zamieszania, profesor doktor habilitowany Jan Ciechowicz, którego gorąco witam i Państwu przedstawiam. O którym trudno powiedzieć, kim jest tak naprawdę, czy jest najpoważniejszym profesorem wśród kibiców piłkarskich, czy największym kibicem wśród profesorów, a jeszcze do tego dochodzi teatromania, czy jakby to skrzyżować. Ujawnia, krótko mówiąc, kolejne swoje oblicza, tym razem jest to oblicze człowieka, który kocha piłkę nożną. Właściwie nawet sport cały, ale piłkę nożną przede wszystkim kocha czynnie, uczęszczając na mecze. Podobny tytuł do zajmowania się tą sprawą mamy i my. Maciej, który jest fanatykiem sportu we wszelkich postaciach, a także, co zdradzę Państwu, znakomitym bramkarzem o bardzo długiej karierze, czynnym nadal sportowo. W mojej skromnej osobie niestety nie znajdziecie Państwo czynnego zawodnika, ale kibicem jestem od lat absolutnie najwcześniejszych i w czasach, kiedy był w ogóle bardziej czynny
czyli w kalendarzu już dawno temu, też regularnie, tak jak profesor Cichowicz dzisiaj, chadzałem na stadiony i mam w tej dziedzinie praktykę niebagatelną. Macie teraz ty. Przedstawiamy książkę? Musimy przedstawić książkę, bo czasu mamy nie za dużo. W związku z tym ja, Adzik już wystarczająco dużo powiedział na wstępie. W związku z tym ja chciałbym poprosić tym razem o głos pana profesora Błażeja Śliwińskiego o przedstawienie tej książki. Prosimy, panie profesorze. Prosimy o laudację. Historyka. To jest dzieło wielotematyczne, wielodyscyplinarne i pierwszy autor jest znakomity historyk, co prawda średniowiecza. Panie profesorze, Karol już podobnie. Niestety jestem mediewistą, czyli takim wczesnym historykiem, X-XIII wiek, o piłce nożnej wtedy jeszcze nie słyszano, ale tak mnie poczuł profesor Ciechowicz, tak mnie zagadał, że powiedziałem tak, nie wiedząc na co się decyduje. No i teraz tego konsekwencje ponoszę. Oczywiście nie będzie żadnej laudacji, bo to się nie da. Przede wszystkim tak, proszę Państwa, czy Państwo zwrócicie uwagę, co dzisiaj jest za dzień i co nas czeka za chwilę? To jest pierwszy ćwierćfinał. Jako historyk puszczam teraz coś, co będzie żyło własnym życiem, chociażby profesor Ciechowicz zaprzeczał strasznie. On to specjalnie wymyślił. On był przekonany, że dzisiaj o 20:35 zagra Polska w pierwszym ćwierćfinale. Dlatego chciał uświetlić tamten mecz naszą dzisiejszą tutaj uroczystością. I niech teraz tam coś się zapiera, ale to jest historia spiskowa, która pójdzie w swój obieg i tak już teraz zostanie. Przeglądałem tą książkę, jeśli nie da całej czytać, tam jest za dużo pewnych elementów, z którymi się nie zgadzam. Proszę Państwo, jesteśmy w ratuszu staromiejskim. Na samym spodzie, jak ktoś do 12 wytrzyma, to i spotka ducha Gdańskiego Krzyżaka. Tutaj przechadza się Hewelicz, a w tej książce co chwila taki zespół z Gdyni na A. MZKS Gdynia się pojawi. W następnym wydaniu proponuję zastąpić to innym zespołem. Może być Polonia Gdańsk, coś nam tutaj bliższego, bo oczywiście Lechia tam też występuje. Powiem Państwu szczerze, że artykuł, czy esej pani Izabeli Kępki zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Niesamowite. Przyśpiewki kibiców Lechii, tamtej drugiej drużyny nie czytałem oczywiście, tylko tak wybił już przeszedłem przez tą Lechię, ale to mi przypomniało. Zdjęło ze mnie 40 lat i ileś tam kilogramów. Poczułem się naprawdę jak wtedy, kiedy ja to wszystko śpiewałem. Zamknąłem się w pokoju i śpiewałem potem sam do siebie, jak każdy kibic śpiewać nie umie, więc to było takie raczej troszeczkę nieskoordynowane wycie, ale potem przeczytałem esej historyka profesora Marka Andrzejewskiego o hymnach. Jest na sali. Jest, tak. Wydobył profesor sprawy niesamowite. Otoczka taka kulturowa, co się przy hymnach dzieje. I tak sobie złożyłem to wszystko. Przyśpiewki kibiców, hymny międzynarodowe, atmosfera na meczach międzypaństwowych raczej spokojna, atmosfera na meczach ligowych raczej niespokojna i potwierdziło mi się to, co ja znalazłem z moich badań mediewistycznych. Najgorsze są wojny domowe. Bo obydwie strony rozumieją, co przeciwnik wykrzykuje i śpiewa. I z tej złości jeszcze bardziej, prawda, no tak, a nie inaczej się zachowuje. A przy hymnach, kiedy nie rozumiemy tych słów obcych, możemy uznać, że oni nas kochają i patrzymy na nich inaczej. I dopiero potem zacząłem lekturę taką już po kolei, że tak powiem. Świetnym pomysłem było umieszczenie na początku pani profesor Maćkiewicz, tak, która napisała o politycznym wymiarze futbolu, czy futbol w polityce. No, napisała to tak, że jak i we wszystkich pozostałych artykułach. Nie powinno się tego kończyć kropką, tylko trzykropkiem, bo życie zaraz dopisało swoje. Przecież ledwo skończyłem czytać ten esej, a już zobaczyłem naszego trenera Franciszka Smudę w mundurze Piłsudskiego siedzącego i to ku zaskoczeniu. To nie jest żart, co powiem.
On siedział na białej kasztance. Zrozumiałem ten dowcip. Kasztanka jest, no, gruda, prawie czerwona, a jak jeszcze jest biała, to on siedział na biało-czerwonej kasztance w konsekwencji. Na koniu biało-czerwonym. Wszystko tutaj, co w tej książce Państwo znajdziecie, proponuję natychmiast po skończeniu czytania konkretnego fragmenciku pomyśleć, co stało się przez te ostatnie dwa tygodnie. I się okaże, że nie będzie tutaj niczego, co nie zostało potem poszerzone przez to, cośmy byli, czego byliśmy świadkami. Oczywiście tutaj pan rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu przepiękny napisał nam... Akademii? Przepraszam, to mi się mylił, taka długa nazwa. Jest to promocja. Jest. Dlaczego pan rektor nie napisał, to jest spalony? Tam jest wszystko. Brazylia, naprawdę, Catenaccio, a nie ma... Panie profesorze, trudno napisać o tym, co to jest bramka, chociaż taka definicja została zawarta, bo ostatnio okazało się, że była bramka, a bramki nie było. W związku z tym te definicje nie są takie pewne do końca. No, proszę Państwa, wracam jeszcze do pierwszego politycznego artykułu Futbol a polityka, gdzie pani profesor powiedziała tak, futbol jest bardzo popularny, zrozumiały dla wszystkich, no bo to jest prosta gra z tą wisienką na torcie, czyli z tym spalonym. W związku z tym łatwo się przekopiuje na różnego rodzaju wydarzenia, a ja ze swojej strony historyka zrozumiałem, że kiedy nie było futbolu i kiedy był inny oczywiście układ klasowy społeczeństwa, to najbardziej popularną grą wśród tej elity, co miała coś do powiedzenia, były szachy. Oni grali potężnie w szachy. I zobaczcie Państwo, ile jeszcze do dziś pokutuje w terminologii nawet politycznej odwołań do gry w szachy. Zaszachować kogoś i tak dalej, i tak dalej. To spada, ale ja sobie specjalnie sięgnąłem do prac poświęconych historią średniowieczu tej gry i okazuje się, że oni podobnie jak my dzisiaj do futbolu, to oni się do tej gry odwoływali. Jestem ciekaw, czy jest inna gra na świecie, jeszcze trzecia czy czwarta, która taką popularnością by się w tych językach cieszyła. To ja sądzę, że tyle z mojej strony, bo tu wszystkiego oczywiście się nie da powiedzieć, a przy okazji czas nas dzwoni, bo musimy dojechać w odpowiednich terminach na tym mecz, gdzie mieliśmy grać według profesora Ciechowicza, ale niestety nas nie ma, czego serdecznie żałuję. Nie, to było inaczej zupełnie. To nie, no. Pan profesor by nigdy nie dopuścił, żebyśmy z drugiej pozycji grali. To wykluczone. To musiało być tak, jak powiedziałem, to będzie odnotowane, wydrukowane. Pan profesor już głosu nie zabiera, bo tylko robi polemikę niepotrzebną. Historia spiskowa swoje wymiary już pokazała. Przepiękne. Gratuluję i nieraz jeszcze bym do tego wracał, bo tego typu oczywiście to trzeba studiować. To się nie czyta za jednym zamachem. To trzeba przeczytać, kawałek odłożyć, pójść na spacer, pomyśleć, wrócić i wtedy człowiek odkrywa, bo tam są dna, tam jest jedno dno, drugie dno. Człowiek już myśli, że coś wie, a tu guzik, ktoś go jeszcze czymś zaskoczy. To tyle z mojej strony. Raz jeszcze serdecznie. Szanowni Państwo, miło mi bardzo powitać między nami pana marszałka Borysa Pomorskiego, Wiesława Stuka. Witamy pana marszałka. To pan marszałek, tak prawda? Nie, pan rektor. Zaistnienia tej książki. I prosimy bardzo pana marszałka o słowo. Właśnie. Ja chciałem wyrazić przede wszystkim wielkie zadowolenie, że ta publikacja, ta książka się pojawiła w okresie trwania Euro 2012, to właśnie w Gdańsku. Cieszę się bardzo i jestem bardzo wdzięczny autorom, panu profesorowi i jednemu z drugiego, że doprowadzili do spięcia tej publikacji. Ponieważ w istocie sprowadzamy, dzisiaj dużo dyskutujemy, ja nie byłem od początku tej dyskusji, bo akurat wracam w tej chwili z Bytowa,
generalnie o futbolu, ale jak wielka jest rola sztuki. Wielka jest rola sztuki, żeby pokazać dyscyplinę sportową z zupełnie innej strony. I to jest rzeczywiście fantastyczne, bo pod każdym względem, nie była mowa o polityce, ale przecież i socjologia, i przecież nasze dyskusje, jak potraktować przeciwnika, czasem wroga, czasem tutaj w Gdańsku, jak mieliśmy okazję obserwować znakomitych hiszpańskich kibiców i ich zachowanie, znakomitych Irlandczyków, nieprawdopodobne, mnie aż łzy, aż łzy puściłem z moich oczu wtedy, kiedy widziałem, jak drużyna przegrywa, jak można w sposób kulturalny to odebrać. To 0-4 przy takim stosunku, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Ja mam nadzieję, że tego typu zjawiska będą zmieniać ten taki bardzo społeczny aspekt futbolu, który przecież odgrywa wielką rolę pod każdą szerokością geograficzną, przecież nie tylko w Europie, w Ameryce Południowej, ale przecież i nawet w Ameryce Północnej, a także już dzisiaj w Azji. To jest, ja w ogóle mam nadzieję, że społeczeństwo po tych mistrzostwach Europy będzie nieco inne. Mam nadzieję, że nieco lepsze. Bardziej dumne się. Mimo tego, że polska reprezentacja nie odgrywa już większego znaczenia, ale te zjawiska, które obserwujemy tutaj namacalnie w Gdańsku, są nieprawdopodobnie pięknie, wyzwalają wielką siłę społeczną, a jeśli ubieramy to w sztukę jeszcze, pod każdym względem, to chcę powiedzieć, że to jest olbrzymia rola i olbrzymia praca, którą Państwo wykonaliście. Jestem po prostu z tego, tym faktem zachwycony. Po pierwsze, że ta książka powstała w tym czasie, że powstała właśnie w Gdańsku, za co chcę publicznie podziękować. To pan marszałek naprawdę też wygłosił laudację, czyli mamy trzy laudacje. Bo trzecia jeszcze Macieju? Trzecia laudacja, to zanim przejdziemy może do trzeciej laudacji, to może dajmy książce. Poprosimy pana Gordona o zweryfikowanie czy przeczytanie wybranego przez siebie fragmentu. Prosimy także. Krzysztof Gordon. Radny Brzeże Gdańsk. Nie muszę dalej przedstawiać. Radny Brzeże Gdańsk. Właśnie podajemy dzisiaj drużyny. Radny Brzeże. To jest z tekstu Dariusza Konrada Sikorskiego. Jest na sali, panie Darku. Plemiona i idolatria, rozważania o kulturze, w cudzysłowie, piłki nożnej. Przykładem pomieszania przekazu kultury i wykorzystania obrazu do scalenia wspólnoty plemiennej wokół współczesnych idoli, herosów, półbogów była promocja klubu AC Milan, którego właścicielem jest Silvio Berlusconi. Kto wie, czy niedobry przykład przywódcy plemiennego, dla niego seks, wojna, piłka nożna, to osfera walki. Na podświetloną scenerię stadionu idole w rytmie lotu Walkirii Ryszarda Wagnera wstępują z nieba. Czyżby rozpoczął się czas apokalipsy? Teatralność ustanawia i wzmacnia wspólnotę. Mogę utożsamić się z bohaterem, idolem spektaklu piłkarskiego, nosząc jego koszulkę, grając w piłkę albo w bardziej frenetyczny sposób, będąc obrońcą terytorium klubu lub zdobywając nowe gole, jak chłopcy z filmu Coppoli, dokopujący żółtko. Zanalizujmy krótko ten spektakl. W filmie Francisa Forda Coppoli, czas apokalipsy, żołnierze kawalerii powietrznej lecą do ataku przy dźwiękach muzyki Wagnera. Dowodzi nimi mityczny półbóg, idol, jak Berlusconi. Jeden z bohaterów mówi, że jak puszczają tę muzykę, to żółtki srają ze strachu. Ploda powietrzna wszystko pali i niszczy, a przeciwnicy, pokręcone żółtki schowane na palmach, zostają potraktowani oczyszczającym teren napalmem. Przypomnijmy sobie teksty na stadionach w Polsce, gdzie w wyobraźni zbiorowej funkcjonują piece i palenie flag przeciwników.
Film, o czym koniecznie trzeba pamiętać, jest luźną adaptacją Jodra, Ciemności i Josefa Konrada. W rzeczywistości Coppola w tej scenie pokazuje kompletne zniszczenie ideałów, zabicie idei wolności. To zabawa zdegenerowanego świata. Silny zabija słabego, źródła wojny są nieważne. Jądro ciemności jest banalne, nienawiść wynika z własnego zagrożenia, z niezrozumienia obcego. Kontekst Wagnera pomaga reżyserowi dokonstruować rasę panów, wspaniałych amerykańskich chłopców. Film kończy się opowieścią o plemiennym życiu człowieka, który zerwał ze światem politykierów, stał się Bogiem i stworzył czysty rytuał. W spektaklu Boiska mamy zupełną odwrotność. Kreowanymi idolami są zstępujące z nieba piłkarze, ale najważniejszy jest jednak rytuał. W kulturze popularnej utożsamianie się z chorosami nie wymaga myślenia. Żółtki są do spalenia. Ci, którzy tworzyli dla włoskiego władcy mediów, sportu i polityki ten spektakl, albo nie rozumieli filmu, no nie mówiąc już o książce Konrada, albo i, no to przekonuje, wiedzą, że na trybunach wszyscy będą zadowoleni. Wzmocni się wspólnotę plemienną, bo przecież w tej inscenizacji nie chodzi o myślenie, ale o kult wojowników. Pomieszanie znaków jest to oczywiste. Czy mieli rację, czy świat kultury piłki nożnej to jeden z objawów współczesnego dążenia do plemienności, kultury ciała i siły, świata ślepej idolatki? Trzeba pamiętać, że ten spektakl stworzony został na zamówienie władz klubu. Stadionowe czy uliczne performanse kibiców rządzą się swoimi prawami. Czy idolatryczno-plemienny aspekt kultury piłki nożnej jest jej wyczerpującym opisem? Przytoczę na końcu być może znaną opowiastkę hinduskiego jezuity Antoniego de Mello, któremu notabene zarzucano zbytnie zbliżenie się do politeizmu hinduskiego, a władze kościelne odradzały wgłębianie się w jego książki. Tekst ten pokazuje, że nadejście plemion nie jest definitywne. Opowieść, pewnie niezamierzona, ma coś wspólnego z piłkarskimi derby w Szkocji. Celtic Glasgow, Glasgow Rangers. Jezus nam powiedział, że nigdy nie był na meczu piłkarskim. Tak więc razem z przyjaciółmi zabraliśmy go, by zobaczył go siebie. Walka była zaciekła między drużyną protestanckich uderzeniowców i katolickich krzyżowców. Jako pierwsi strzelili bramkę krzyżowcy. Jezus oklaskiwał entuzjastycznie i wyrzucił w górę kapelusz. Potem strzelili uderzeniowcy i Jezus znowu klaskał z entuzjazmem i znowu rzucił w górę kapelusz. To zdaje się zmieszało pewnego człowieka za nami. Trącił Jezusa w ramię i zapytał, a za którą drużyną Pan kibicuje, dobry człowieku? Ja, odpowiedział Jezus wyraźnie podniecony meczem, nie kibicuję za nikim, po prostu cieszy mnie gra. Mężczyzna zwrócił się do swego sąsiada i mruknął, ateista. Proszę, żeby autor się jeszcze raz nam pokazał. Tak jest. Pani doktor Maria Otto, filolog klasyczny. Zapraszamy do nas. Tym razem spojrzenie na książkę Okien. Pani doktor. I kibica. Bardzo się cieszę z Pani obecności, bo tak sami mężczyźni na razie, więc piłką nożną występują. Ja teraz to takiego klasycznej, ja zacznę od Łaczyńskiego, panem etycie Censes, chleba i igrzysk. W ten sposób skandowali starożytni Rzymianie i tym igrzyskami, które dzisiaj najbardziej tego pożądamy, jest według mnie przynajmniej piłka nożna. Piłka nożna, która w dniach dzisiejszych jest czymś więcej niż tylko sport. To jest ogromne medialne i społeczne zjawisko. To jest ogromny, po prostu niewiarygodny fenomen. Właśnie publikacja, którą mamy przyjemność dzisiaj poznawać bliżej, bo myślę, że sztuki pokazuje nam, że piłka nożna to coś więcej niż sport. Pokazuje jej wielowątkowość, wieloaspektowość i to, że może ją tak naprawdę odczytywać każdy, każdy naukowiec. Filolog również klasyczny, ponieważ w starożytnej Grecji grano w piłkę zwaną harpastą i to prawdopodobnie było połączenie piłki nożnej z ręczną. Nie mówiąc o starożytnym Egipcie,
z którego prawdopodobnie piłka ręczna w ogóle pochodzi. Tam one, nie przepraszam, filolog klasyczny, tak żeby wybaczcie mi Państwo. Starożytny Egipt i religijne obchody uczci Ozyrysa. I tutaj to jest taka legenda, że z tego się wywodzi piłka ręczna, albowiem rzucano głową kukły Seta i tę głowę wyrzucano jak najdalej do świątyni Ozyrysa. I stąd podobnoż się bierze piłka ręczna w starożytnym Egipcie. Także filolog klasyczny również ma jakieś, nie wiem, informacje, które mogą pomóc tutaj historykowi sportu. Jeśli chodzi tutaj, już wracając do książki, futbol w świecie sztuki, pod redakcją profesora Jana Ciechowicza, profesora Waldemara Moski. Książka ta tak naprawdę jest dla każdego. Może ją przeczytać nie tylko fan piłki nożnej, ale każdy naukowiec, każdy, kto się interesuje sportem. I ten eklektyzm, ta wielowątkowość jest największą siłą publikacji. To w ogóle, że profesorowi udało się zebrać taką ekipę uczestników konferencji, filologów, teatrologów, filmoznawców, historyków, dziennikarzy, również reżysera, no i oczywiście tutaj ta wisienka na torcie, to, że możemy dzisiaj, czytając tę książkę, poznać nasz piękny bursztynowy stadion. Po prostu no, książka naprawdę robi wrażenie. Tylko muszę przyznać, mam jeden bardzo duży zawód. Panie profesorze, książka liczy 500 stron. A uzależnia, 512, a uzależnia, po przeczytaniu 512 strony ja domagam się więcej. Także na przykład 2014 rok, mundial, piękna okazja dla każdego kibica piłki nożnej, aby zorganizować kolejną konferencję, a później kolejną publikację, również przynajmniej 512 stron liczącą. I jestem przekonana, że pan profesor zgromadzi zarówno kolejnych 40 prelegentów, jak i później fundusze jak najbardziej, a później tylu ludzi, którzy będą chcieli o tej książce posłuchać. Także ja z mojej strony naprawdę uważam, że panie profesorze, bez kolejnej książki proszę się... Właśnie, przepraszam bardzo, panowie, pokazujcie się bez drugiej książki w 2014 roku. Dziękuję. Ja szczególnie dziękuję za tę refleksję, że tak naprawdę jest to książka dla każdego. Czyli nie uczona cegła, tylko książka, w której naprawdę każdy miesiąc jeden człowiek znajdzie coś bardzo ciekawego dla siebie. I to jest, pani dyrektor, sugestia taka promocyjna. Naprawdę ta książka powinna trafić do wielu ludzi. Ja natomiast dziękuję za to, że za tą mobilizację, pani doktor. Pana profesora i nas wszystkich, bo rzeczywiście mamy do czynienia, ale także i ludzi i świata sztuki, bo mamy tutaj do czynienia z taką kwintesencją świata przedstawionego w sztuce piłki nożnej. Natomiast cały czas brakuje mi tego przedstawienia w sztuce. To przepraszam, to nie jest zarzut do redaktorów książki, tylko do ludzi sztuki. Nie przedstawiliśmy największych naszych sukcesów piłkarskich w sztuce. To zrobiły wszystkie kraje dotychczas. Niemcy zrobili znakomity film Cud w Bernie o swojej drużynie, pierwszym mistrzu świata. Nawet Amerykanie, którzy futbol kochają w trzecim rzędzie. Dla nich najważniejszy jest baseball, futbol amerykański, hokej, koszykówka. Zrobili znakomity film, mecz ich życia dotyczący ich zwycięstwa nad Anglią w czasie Mistrzostw Świata w Urugwaju. Więc u nas, jak ta książka zresztą znakomicie przedstawia, jedenastka, sukcesy jedenastki Górskiego w zasadzie nie zostały przedstawione w żadnej z dziedzin sztuki. W marnym komiksie tylko, jak o czym się dowiadujemy, też z kart tej książki. Piechniczka drużyna zupełnie
A zdobyliśmy przecież jeszcze dwa srebrne medale olimpijskie i jeden złoty. To pierwsza jedenastka, ale jeszcze jest jedenastka Wójcika z Barcelony. A jest tam tematów naprawdę może do wykorzystania, jeżeli sztuka się tym zajmie, to wierzę, że pan Ciechowicz to by dobrze. To tyle, przepraszam, moje refleksje. Proszę Państwa, ten pierwszy fragment był naprawdę fascynujący, ale mamy jeszcze drugi. I zapraszam teraz pana Grzegorza Wolfa, Teatr Miejski Gdynia. Czyli mieliśmy Teatr Grzegdański, Teatr Miejski Gdynia. Aczkolwiek. Pan Grzegorz jest w koszulce, która jest w kolorach biało-zielonych. Rozumiem, że to taki pojednawczy. To jest taka mała prowokacja. Prawda jest taka, że od dziecka jestem kibicem Lechii Gdańskiej, nic tego nie zmieni. Nawet długoletnia praca w teatrze w Gdyni. Wszystkie wierzę najlepszego życzę Gdynianom. Proszę Państwa, to bardzo ciekawie się składa, bo mówicie panowie, pani o sztuce. O interpretacji sportu. Pan mówi o naszych orłach polskiego czy piechniczka, którzy zostali pominięci zupełnie przez sztukę. Chyba w Polsce to można bakteriologicznie traktować olimpiada 1940. Albo patologicznie boisko bezdomnych. Ja chciałbym przeczytać tekst pana Tomasza Szerszenia dotyczący właśnie takiej sytuacji. W jaki sposób sztukę traktują artyści. Tekst się nazywa Melancholie Zidana. Noc jest rozległym tyglem obrazów i samotności. W nocy wszystko, co obce i niemożliwe, może się zdarzyć i jednym uderzeniem zniszczyć porządek naszej historii. W nocy jesteśmy bardziej nazwy niż kiedykolwiek. George Lee Huberman, tancerz samotności. Spośród wielu gwiazd współczesnego futbolu Zinedine Zidane jest tą, która świeci najjaśniej. W 2006 roku, ostatnim w swojej karierze, w przeciągu zaledwie kilku miesięcy rozdzielonych słynnym berlińskim finałem, stał się on bohaterem dzieł artystów z najwyższej półki. Filmu Zidane Portrait z XXI wieku Douglasa Gordona i Filipa Pareno i książki La Mélancolie de Zidane Jean-Paula Poussanta. Czy ta obecność więcej mówi o dzisiejszej sztuce, czy o fenomenie Zidana, trudno powiedzieć. Z pewnością jednak żaden piłkarz, a przecież każdy średnio nawet zorientowany kibic jest w stanie wymienić przynajmniej tuzin zawodników wybitniejszych niż ówczesny kapitan reprezentacji Francji, a przynajmniej nie gorszych, nie był dotychczas tak nadreprezentowany w świecie sztuki. Żaden nie stał się aż tak artystycznym tematem. Zidane, portret z XXI wieku, to 90-minutowy zapis meczu ligowego Real Madrid-Villarreal z 23 kwietnia 2005 roku. Philippe Pareno i Douglas Gordon zrywają jednak z przyjętymi zasadami filmowania futbolu, by całą uwagę skoncentrować tylko na jednym graczu. Zidanie. Stało się to możliwe dzięki nieustannej pracy 17 dodatkowych skupionych wyłącznie na nim kamer. Inni zawodnicy zostali kompletnie pominięci. Pojawiają się jedynie wówczas, gdy wchodzą w interakcję z Zidanem lub pojawiają się w tle. Amerykański teoretyk sztuki Michael Fried uznał film Gordona i Pareno za doskonały przykład współczesnego portretu. Portretu, w którym najbardziej frapujące zdaje się napięcie między teatralnością i antyteatralnością. Zidane ma świadomość nieustannego uczestnictwa w spektaklu. Świadomość, że każdy jego ruch, gest czy grymas grymas twarzy jest rejestrowany przez śledzącego kamerę. Równocześnie jednak jest naturalny, odgrywa naturalność, jest w ostentacyjny sposób nieefektowny. Najbardziej uderzającą cechą bohatera portretu XXI wieku jest jego samotność. Na wypełnionym po brzegi stadionie Zidane wygląda na zupełnie wyobcowanego, zagubionego. Niepokojące
wrażenie pogłębiają również pojawiające się co jakiś czas w charakterze podpisu fragmenty autobiograficzne wyznań piłkarza. Zdradza w nich m.in., że w czasie meczu pozostaje w dobrym stanie. Zapewnia, że zdarza mu się usłyszeć, jak kibic wierci się na swoim siedzeniu, że słyszy nawet dźwięk tykającego zegarka. Jesteśmy tu blisko znaczeń freudowskiego terminu niesamowite, uncanny. Wbrew pozorom piłka nożna jest, jako dyscyplina nie jest wolna od sytuacji, które dają się zinterpretować w tym duchu. Wypowiedzi piłkarzy bywają dezorientujące i w jakimś sensie niepokojące, choćby słynne absurdalne zdanie Erika Cantony. Kiedy mewy podążają za kuterem rybackim, robią to, ponieważ myślą, że ryby zostaną wrzucone wprost do morza. I drugie zdanie, dopełnienie. Kutry są różowe, ale i tak je kocham. Czy słowa Urugwajskiego, napastnika Diego Forlana, który poproszony na pomeczowej konferencji podczas ostatnich Mistrzostw Świata w RPA o standardową wypowiedź, zaczął snuć opowieść o przeznaczeniu, melancholii i fatalizmie tkwiącym głęboko w sercach i w duszach piłkarzy urugwajskich i Urugwajczyków w ogóle. Futbol i astrologia. Czy może być coś bardziej odległego? Słowa i gesty powracają, by opowiedzieć o zwycięstwie, przegranej, losie do wypełnienia i ślepym przeznaczeniu. Forlan odtwarza klasyczny dyskurs melancholii, powtarza Burtona. Pojęcie niesamowitego jest użytecznym narzędziem, kropem, który pozwala spojrzeć na mecz, cały futbol, futbolowy świat w trochę z trochę innej perspektywy. Nie poprzez pryzmat tego, co rytualne, więc powtarzalne, co doskonale znane i zapoznane, lecz co przeciwnie, dziwne, niepokojące, obce, niemożliwe, co przekracza porządek meczu, zawiesza nie tylko prawa rządzące sportowym widowiskiem, ale również wytrąca widza z rutyny codzienności. Chodzi o wydarzenia, z którymi nie bardzo wiadomo, co zrobić, wobec których stajemy w sytuacji niewiedzy, obnażeni, zaskoczeni, zdezorientowani. Przykłady, nie jest ich wiele, z ostatnich kilkunastu lat. Zaskakujący cios karate, którym Eric Cantona powalił zdziwionego, agresywnego kibica podczas jednego z meczów Manchester United. Czy nagła śmierć na boisku reprezentanta Kamerunu, znanego piłkarza Marka Viviana Foe. To z pewnością wydarzenia, które przełamywały powtarzalność spektakli, sprawiały, że piłkarski świat wyszedł z orbit. Jednak zapewne żadna boiskowa sytuacja, żaden boiskowy gest nie był tak szokujący jak ten Zinedina Zidana z finału Mistrzostw Świata w 2006 roku. To był finał Francja-Włochy. Chodzi oczywiście o słynny cios głową, który Zidane powalił włoskiego obrońcy Marka Materazziego w 110 minucie finału, radykalnie zmniejszając szanse Francji na triumf w tym meczu. Oczywiście bezsens tego gestu szokuje. Nie da się go wyjaśnić w kategoriach sportowych i interpretacje psychologiczne są tu również mało przekonujące. Tak uznany i doświadczony piłkarz jak Zizou nie powinien dać się sprowokować. Bywał szkalowany i brutalnie faulowany wielokrotnie. Cios głową można zapewne rozumieć jako wyraz sprzeciwu. Wyzwanie rzucone logice spektaklu. Czy to jedynie satysfakcjonująca odpowiedź? Nie wiadomo. Resztę przeczytajcie sobie Państwo, to jeszcze kawałek. No ciekawe, ciekawe bardzo. Będzie ich dużo, parę kolejów. Proszę Państwa, bo chcemy teraz przedstawić wszystkich autorów, a zwłaszcza tych, którzy są dziś obecni. Czyli my po prostu tak naprawdę przedstawimy Państwu bez treści. I tutaj taka reklamacja, Panie Dyrektor. W takiej grupie książki bez treści proszę mieszać na początku. To jest znacznie wygodniej. Taka, ta norma się to jest stara norma na końcu. Tak? Proszę Państwa. Zaczynamy od samego początku. Przedmowa Mieczysław Struk, czyli jest obecny. Prowadzenie redaktorzy całości. Profesor Jan Ciechownicz, profesor Waldemar Moska. Dobrze. Przechodzimy do rozdziału pierwszego. Futbol jako widowisko.
Przepraszam. Futbol jako widowisko, rozdział pierwszy. Jolanta Maćkiewicz, polityka futbol. Jak metafora piłkarska interpretuje świat? Nie ma. Nie ma pani profesor. Ale jest pan Marek Andrzejewski. Hymny państwowej futbol. Prosimy pani Marek. Dobrze, kolejny tekst. Tomasz Sachaj, kibice piłkarscy jako aktorzy współczesnych widowisk sportowych i pozasportowych. Obecny, nieobecny. Tomasz Tomasik, futbol jako pasji wojenny męski rytuał. Jest pan doktor. Czas zajmować, bo rzeczywiście tutaj nas trochę nagli, wszyscy chcemy zdążyć na mecz. Ja tylko tak, przez to powiem, rzeczywiście ten artykuł ma tytuł Futbol jako quasi-wojenny męski rytuał. I jest to tekst o tym, co ten tytuł zapowiada. To znaczy interesują mnie jakby takie trzy aspekty futbolu. Być może też takie stereotypowe wyobrażenia. To znaczy, po pierwsze, interesuje mnie piłka nożna jako rytuał, czyli takie wydarzenie, które integruje nas jako ludzi, społeczeństwo wokół czegoś, co jest właśnie czymś więcej niż sport. Po drugie, właśnie taka analogia między futbolem a wojną. I trzeci właśnie to jest to, tutaj się rozprawiam z takim mitem, czy piłka nożna to jest coś męskiego, prawda? Czy też być może właśnie to jest też taka dyscyplina, która otwiera się na świat kobiet. O, to też dziękuję. Nie widzę wśród nas pana profesora Dariusza Kosińskiego, który popełnił znakomity tekst, otwarte, zamknięte, aktorskie w piłce nożnej. Tak. Nie wiedziałem, co dotychczas na boisku robiło. No, ale zdaje się, że jest obecny pan Dariusz Kolarczykowski. Jeszcze raz. Autora tekstu zrobiona do lat rozważania o kulturze w cudzysłowie piłki nożnej. Bardzo dziękuję. Ja już zostałem zaprezentowany od lepszej prezentacji i nie można. Chciałem tylko powiedzieć, że tam jest trochę brzydkich słów, więc nie bardzo można pokazywać dzieciom ten artykuł. Ale to jest jakby o komunikacji, o jak ludzie między sobą się komunikują, także a szczególnie interesowała mnie komunikacja murów. Jak buduje się przestrzeń poprzez komunikację, oczywiście hasłami piłkarskimi. Dziękuję bardzo. Następnym tekstem jest tekst pana Wojciecha Majcherka Rozmyślenia o futbolu przy goleniu. Kultura Warszawa. Tak, tak. Beata Tomczyk-Szczęsna. Futbol w dramacie i teatrze Polski. Katowice. Łukasz Zaręba. Uwagi o widzu piłkarskim. Warszawa. Anna Rebińska. Jemią. Piłka nożna w baletowych realizacjach o związkach futbolu ze sztuką tańca. Pani profesor. Proszę państwa, podzielę się może taką krótką refleksją na temat tego, czym była dla mnie praca nad tym króciutkim tekstem. Przede wszystkim dla kogoś, kto na co dzień zajmuje się literaturą epok dawnych, było to duże wyzwanie, ale też duża przyjemność. Okazało się, że niemało tancerzy wie sporo futbolu, i odwrotnie, i troszkę tych realizacji baletowych rzeczywiście jest. I taka krótka uwaga dotycząca tego, co się nie znalazło w tym tekście, bo znaleźć się nie mogło. Miałam przyjemność być w Poznaniu na premierze baletu Futbol. Było to przedstawienie Polskiego Teatru Tańca. I tu proszę państwa, w prologu zatytułowanym Lekcja tańca i futbolu znaleźliśmy się niejako wszyscy, ponieważ dyrektor artystyczny, choreograf Ewa Wojciechowska w ten sposób zaplanowała spektakl, że zostały wyczytane wszystkie tytuły naszych artykułów
i pojawiły się również nasze nazwiska. Także dzięki twórcom tego spektaklu również ja mogłam zaistnieć na scenie Teatru Tańca Polskiego, za co bardzo dziękuję. Bezcenne doświadczenie. A przy okazji tego tekstu chciałbym Państwa uwagę zwrócić na fotografie zamieszczone w tej publikacji. Są naprawdę fantastyczne. Większość zdjęć jest rzadko publikowane. Są to zdjęcia nowe. A wracając do baletu, to na stronie 165 kapitalne zdjęcie baletu piłkarskiego, a na ostatniej stronie zdjęcie piramidy takiej piłkarskiej z baletu chyba norweskiego, tak? Właśnie pod tytułem Football. Proszę Państwa, a pierwszy rozdział kończy tekst Football jako wprowadzenie do gender studies nieobecnego dzisiaj, zdaje się, profesora Zbigniewa Majchrowskiego. Naszego kolegi z roku zresztą. Przepraszam. Tak. Naszego kolegi z roku. Taki to był rocznik. Drugi rozdział pod tytułem Piękna gra zaczyna się od tekstu pana Tomasza Swobody 100 lat temu w kraju Platiniego, archeologia pewnego mitu. To nasz świetny pozor romanista, pewnie poza Polską. No nie, to tak. Kolejny tekst to wystąpienie pana Przemysława Strożka, Futbol wszystkich świętych, fenomen piłki nożnej w sztuce międzywojennej awangardy od Umberta Bociniego do Williego Baumeistera. Warszawa, Polska Akademia Nauk. Robert Cieślak, mecz futbolowy Kazimierza Niemieckiego na tle międzywojnia. Szczecin, też obecny. Krzysztof Kornacki, Zagraj to jeszcze raz, czyli piosenka dla i o polskiej reprezentacji piłkarskiej jako ilustracja przemian społeczno-politycznych i kulturalnych. Tak świetnie, panie Krzysiu. Tuż po habilitacji odpoczywa rewelacyjnej. No to odpoczywa. Tadeusz Lubelski, Piłka nożna w polskim filmie fabularnym. Kraków J. Bardzo dobry tekst, ale jest z nami Bartosz Kim. Człowiek, który się też bardzo przyczynił dużo do tego, że ta edukacja wydała się jako dziedzina. Twój tekst, ty mi jeszcze pokażesz. Niedziela Barabasza, Janusza Kondratiuka. Dzień dobry. Ja nie będę mówił o moim tekście, bo on jest krótki, jest tylko przypisem do tekstu poprzedzającego profesora Tadeusza Lubelskiego, tekstu potężniejszego, lepszego. Chciałem powiedzieć o czymś innym, bo ja oprócz tego, że reprezentuję drużynę autorów, to też reprezentuję drużynę wydawców. I chciałem powiedzieć tak, że wybitny holenderski piłkarz Stefan Cruyff powiedział kiedyś, że piłka nożna to jest gra, w którą się gra umysłem. I ja się bardzo cieszę, że byłem w tej drużynie nie 11, tylko około 50-osobowej graczy umysłowych, którzy właśnie dzięki tej mogli zaistnieć dzięki tej książce. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Wracamy do rozdziału drugiego, proszę Państwa, to naprawdę piękna gra. Paweł Sitkiewicz, komedia Omyłek, futbol w filmie animowanym. Czy jest autor? Jest, zapraszam. Dzień dobry. No ja napisałem słów parę, jak wygląda futbol w filmie animowanym. W filmie animowanym też pozorom dzieje się różne straszne rzeczy na boisku piłkarskim, ale pan Michał, film animowany tak naprawdę, pisząc ten tekst, chciałem wyrazić swoją fascynację takim futbolem totalnym, który nie polega tylko na ganianiu za piłką po boisku, ale jest jakąś walką na śmierć i życie. A teraz przeglądając ten tom, widzę, że wielu autorów tak naprawdę wykorzystało ten przedsięwzięcie jako pretekst, żeby podzielić się z swoimi takimi piłkarskimi przeżyciami, pasjami, myślami. Także to też chyba jakiś kolejna rola, w której występuje ta książka. Dziękuję. Bardzo
Następnym tekstem jest tekst o komiksach, czyli tekst Jerzego Szułaka, czy istnieją komiksy o piłce nożnej, mniej niż rekonesans. Zapraszam do autora. Jest Belblom, mieszka Belblom. Bardzo fajny tekst, naprawdę. Nie mógłby jechać. A kolejne dwa teksty, proszę Państwa, takie smutne, żeby przerywać. Kasper Bajon, Smutek Calcio i Tomasz Szerszeń, Melancholię Zidana. Ten tekst, którego fragment przeczytał nam dla Was Pan Grzegorz Wolf. Czy autorzy są? Pan Kasper Bajon? Warszawa i Poznań. Warszawa i Poznań. No ale widzicie Państwo, jaki był zakres tej konferencji. Mniej smutnym tekstem jest tekst Przemysława Kanieckiego. Mniejsza o medale. Dygot, Konwicki, Chorówek jako komentatorzy mundialu 1974 na łamach literatury. To Konwicki też Warszawa, ostatnio wydał książkę Wielgatną rozmowę z Konwicki, Konwicki, bo on jest rozmówcą głównym. Magdalena Ryklewska, Sport jako ocalenie, Stanisława Tygata, Rozmyślania o futbolu. Zapraszamy Panią Magdalenę. Z mężem i z dzieckiem. No tak, artykuł o Stanisławie Tygacie traktuje o jego miłości do futbolu, która trwała od dzieciństwa. On jako artysta szukał w futbolu ocalenia, ucieczki, takiego spokoju. Uważał, że futbol jest taką dziedziną, w której wszyscy grają fair play, gdzie jest jakaś wymierność czynów. O Degacie mówiło się, że jest księciem warszawskim. Można powiedzieć, że taki współczesny celebryta. I ja z fanką futbolu stałam się 8 czerwca 2012 roku dopiero. Z tym, że mecz otwarcia skłonił mnie do refleksji też o Degacie. Dlatego, że wówczas schodzono Stanisław Degat razem z Gustawem Holubkiem i Tadeuszem Konwickim. Chodzą na mecze, żeby się zrelaksować, oderwać. Być w innym świecie. Teraz celebryci chodzą na mecze, żeby się pokazać, a to w nowym toczku, albo w nowej sekcji sukience. Z tym, że kiedy zaczyna się mecz i słyszymy ten pierwszy gwizdek, to wszystko przestaje być ważne. I wtedy zrozumiałam, że Degat miał rację, że jest taki moment podczas meczu, o którym zapominamy po prostu o wszystkim. Nawet ja o tym, że nie lubię futbolu. Dziękujemy za to świadectwo, to żywe świadectwo, proszę Państwa, tego czym jest euro. Siła futbolu. Następnym tekstem jest tekst pani Marii Dziedzic. Światło bramki zastąpiło światło wiekuiste Tadeusza Brzewicza, Rozważania o futbolu. Zapraszamy. Dotyczy przeżyć z dzieciństwa, które próbowałam odtworzyć, właściwie próbowałam odnaleźć w archiwach krakowskiego klubu, najstarszego polskiego klubu sportowego Krakowi, czy rzeczywiście odbył się w 1932 roku mecz Krakowia-Korona Radomsko. Niestety nie udało mi się ani w gazecie radomskowskiej, ani w książce historycznej poświęconej historii sportu radomszczańskiego odnaleźć tego futbolowego spotkania. Za to zajęłam się symboliką, jakby powrotem do dzieciństwa samego Tadeusza Różewicza. Od niego również dostałam zdjęcie z 1932 roku, kiedy jako 11-latek bramkarz zrobił to zdjęcie, więc nie ma go na zdjęciu, tam nawet Tadeusz Różewicz taki zapis zanotował to wszystko. Tu mogę się pochwalić, znaczy nie wiem jakie dalsze były tego losy mojej pracy, w każdym bądź razie wydawca Tadeusza Różewicza, pan Jan Stolarczyk poprosił o przesłanie tego tekstu, więc Tadeusz Różewicz myślę, że przeczytał ten tekst. Przeczytał. No, może tak jest coś, na że nie odpowiedział. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.
docieramy do pana profesora Jana Ciechowicza. Janku, już teraz nie uciekniesz, prosimy cię do nas. Futbol penetryzowany Jerzego Pilcha i Wojciecha Kuczewa. Ja będę mówił później na koniec naszej rozmowy o całym planie w kilku zdaniach. Teraz naprawdę parę słów tylko. Futbol beletryzowany dwóch wybitnych pisarzy, zarówno Jerzy Pilch, jak i Wojciech Kuszok, to są przecież między innymi laureaci Nike. Pilch za Miasto Utrapienia, Kuszok za Gnój. Ale ja się zajmowałem nie ich powieściami, tylko zajmowałem się tym, co oni mają do powiedzenia o futbolu w innych tekstach. W wypadku Pilcha to na przykład Narty Ojca Świętego, a także dzienniki. W wypadku Jerzego Pilcha także ważne było to, że jest to pisarz zakochany w Krakowie, także tym ściegiem idę. No Wojciech Kuczok, jak wiadomo, Ruch Chorzów. I tutaj spis jego i historia futbolu tatrzańskiego. Bardzo radzę Państwu, żebyście docenili nie Pilcha, bo wszyscy wiemy o Pilchu, ale tego drugiego, Wojciecha Kuczoka. Miałem mówić trzy wyrazy, powiedziałem 10 zdań. Dziękuję, przepraszam. Przechodzimy do trzeciego rozdziału. Futbologia i pierwszy tekst, pan profesor Ludwik Stoma. Futbol na milionów. Dziękuję panu profesorowi, że był z nami. Sorbona, obecnie Sorbona. Tak, Paweł Lisowski, tak, Haftek Abstosrente, zapomniałem język futbolu. Cudowny tekst, proszę państwa. Poznań AWF. A jest z Gdańska, właśnie. Waldemar Moska. Semantyka widowiska piłkarskiego. Prosimy panie profesorze. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym złożyć w tym miejscu gratulacje panu profesorowi Ciechowiczowi, dlatego że całość jest tak naprawdę jego wielką zasługą. To pasja pana profesora zadecydowała o tym, że udało się ziścić to niezwykłe przedsięwzięcie. Gratuluję tobie, Maćku, tego, że bardzo się w to wszystko zaangażowałeś. Naprawdę podziwiałem, z jakim samozaparciem dążyłeś do tego, żeby ta pozycja się ukazała. Także panie marszałku, naprawdę ma pan dobrego pracownika. Chciałbym się podzielić taką krótką refleksją dotyczącą nudy w futbolu, bo tak kiedy sobie myślę, że kiedy mnie pytano wielokrotnie, kto wygra te Euro, no to odpowiadałem wielokrotnie, że no chciałbym, żeby wygrali Hiszpanie albo Portugalczycy, a pewnie skończy się tak jak zwykle i wygrają Niemcy, więc myślę, jakaż to nuda musi panować w Republice Federalnej, skoro oni po raz kolejny spodziewają się zwycięstwa. I myślę też o tej nudzie i o atrakcjach futbolu, polskiego futbolu współczesnego i tego, co działo się w Polsce w latach 70. Zresztą całego polskiego sportu, no bo proszę sobie wyobrazić, jak wielką nudą kiedyś wiało w polskim sporcie. Zaczęło się od Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Helsinkach w 1957 roku, kiedy dosłownie co chwilę, co 10-15 minut można było usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego, zobaczyć polską flagę na maszcie i łzy w oczach Polaków. I to się działo permanentnie cały czas. Potem polscy bokserzy odnosili wielkie sukcesy pod wodzą Feliksa, który miał przydomek Paty, Feliksa Sztama, którego pytano, on nie ujawiał nigdy tajemnicy swoich sukcesów, ale tak naprawdę to on był twórcą banku informacji. Nie jeden z naszych wspaniałych trenerów, Jacek Mok, tylko właśnie Feliks Papa Sztam. A kiedy jeden z szpiegów trenerskich próbował dojść do tego, co też takiego mówił Feliks Papa Sztam swoim zawodnikom, no to usłyszał następujące słowa. Doskocz, przepraszam, nie wyrażę się tak dosłownie, dopal i odskocz. Tak było dokładnie. Ale proszę Państwa, potem były sukcesy podnoszenia ciężarów, zespołów gier sportowych i w końcu w piłce nożnej. Wielkie sukcesy w piłce nożnej, dla nas w tej chwili absolutnie niewyobrażalne. No i dochodzimy do tych niezwykle atrakcyjnych czasów w tej chwili, kiedy mamy do czynienia z meczem otwarcia, meczem niewykorzystanych szans, ze zwycięskim remisem i z honorową przegraną w końcu, w związku z tym z wydarzeniami niezwykle atrakcyjnymi. Ale myślę, proszę Państwa, że największą atrakcją i to zostanie w polskiej historii zapisane. Największą atrakcją jest samo Euro, dlatego że
piłka nożna jest absolutnym zjawiskiem i nie można o niej mówić tylko w kontekście meczu piłkarskiego, ale właśnie wielkiego widowiska i wszystkiego, co z nim jest związane. Ja myślę, że mimo tego, iż mój wkład pracy w tę książkę nie był zbyt duży, sam pan profesor Ciechowicz o tym wie, ale to obowiązki spowodowały, że w większy sposób się nie mogłem zaangażować, ale ja proponuję, przemyślmy taką rzecz, żeby nie było warto na rok 2014 przygotować, to propozycja taka, takiej pozycji pod tytułem Euro 2012 – Przejaw współczesnej kultury. Dziękuję Państwu. Następny tekst to tekst pana Wojciecha Balucha Między pasją przynależności a przyjemnością oglądania. Tożsamość kibica i piknika. Wojciech Baluch właśnie zajechał organizację w Krakowie. UJ. Kolejny tekst. Marcin Lipowski, piłkarz, idol czy narcyz? Perspektywa psychologiczna. Pan profesor Wojciech Baluch. Szanowni Państwo, jestem totalnie nieprzygotowany do tego, żeby wystąpić, więc powiem słów kilka, że ten tekst powstał w kontekście pomysłów kontrowersyjnych. Z historii była sytuacja taka, że przyszedł kiedyś student i mówił, że chce napisać taką pracę, żeby to nie było takie zwykłe, tylko żeby aż dziekan chciał to przeczytać. Mówię, niech pan napisze coś kontrowersyjnego. Coś takiego, co rzeczywiście będzie ktoś chciał przeczytać. Kierunek zarządzanie, specjalność psychologia w biznesie. Najpierw przyszedł z pomysłem, że chce zobaczyć, czy menadżerowie rzeczywiście wciągają amfetaminę przed tych tam tak zwanym dealem. Powiem ci to. Powiedz, jak masz na imię i nazwisko. To jest syn Józio. No i ja mówię, no dobra, ale przecież narkotyki jest zabronione. No dobra, przyszedł na kolejne seminarium, powiedział, że może tak, że teraz dzieci nie słuchają. Ten, który najlepszy deal robi, to stawia rozum. Też mówię, że to nie jest dobry temat. Suma summarum napisał pracę i została to praca magisterska obroniona na temat romans pracy jako czynnik dezorganizujący optymalne zarządzanie firmą. Myślę, że temat narcyzmu sportowców jest tematem taki właśnie kontrowersyjny. Taki tematów się nie boję. Podejmuję takie tematy i dzięki tutaj aprobacie akceptacji panów redaktorów, czyli Jana Ciechowicza i Waldemara Moski, zupełnie na marginesie, to nie jest takie istotne, tak? Z Waldkiem przyjaźnię się od wielu lat, a Jan Ciechowicz jest moim teściem, który jest jego cała rodzina. Taki temat został zaakceptowany, na taki temat napisałem pracę i jest to temat kontrowersyjny, ale jest to temat, który pokazuje, ten artykuł pokazuje, że myślenie o sportowcach wyczynowych w kontekście narcyzmu jest bardzo krzywdzące i to w badaniach próbuję tutaj ukazać. Dziękuję Państwu bardzo. To nie wszyscy wierzą oczywiście. Kolejny tekst, proszę Państwa. Marina Noske, strategie utrzymania samooceny, czyli jak złagodzić ból przegrania. Polacy, nic się nie stało, tak? Pani Marina jest z nami, Sopot. Autorka? Psycholog. Nie dotarła. Agnieszka Tomasik. Jak wyglądałby Beckham w fryzurze Grzegorza Laty? Ale to tytuł jest ważny. Przemiany męskości na przykładzie wizerunku bohaterów boisk piłkarskich. A tekst jeszcze lepszy. Nie chciałem... Proszę Państwa, to jest najprzyjemniejszy tekst, jaki pisałam. Ponieważ przemiany męskości łączą się głównie z tym, że nie szukam tutaj duszy w piłkarzu, tylko obserwowałam jego ciało.
Ponieważ dzieci są na sali, to mogę powiedzieć tylko o moich obecnych obserwacjach. 100% oglądanych meczy, taki mam komfort życiowy w tej chwili. Mój ranking osobisty, fryzur piłkarskich. No, proszę Państwa, po Beckhamie niestety nie jest tak dobrze. Trzecie miejsce Ibrahimowicz. Drugie miejsce Ronaldo. Proszę mnie nie pytać, dlaczego panie to zrozumieją. Trzecie oczywiście Włosi, czyli Balotelli. Dziękuję. Jestem tylko ciekawy, która fryzura Ronaldo. Jak strzela bramkę, też inaczej. Kiedyś były fryzury Rakowskiego, tak? Polityka ze szukania. Mariusz Kraska, FIFA, It's Not a Game, o fenomenie piłkarskich gier wideo. Czy jest pan Mariusz? Jest, jest, jest. Witam Państwa, ja postaram się naprawdę mówić krótko, że chyba z tego powodu chyba nawet nie spróbuję usiąść. Nie będę mówił o swoim tekście, bo już w tej chwili nie pamiętam. Natomiast zadam sobie drugi raz pytanie, dlaczego PlayStation jest popularny, bo tym, co widzieliśmy w wykonaniu polskiej drużyny, chyba znam odpowiedź. To będzie odpowiedź bardzo jakby lokalna. My możemy zostać mistrzami Europy, grając w PlayStation, mi się udało na poziomie dla początkujących. Dziękuję bardzo. Dariusz Bogdzienicz. Piłka jest okrągła, a bramek jest wiele. O tym, jak kultura fizyczna przeobraża się w kulturę audiowizualną. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję za możliwość udziału w tym przedsięwzięciu. Dziękuję jego organizatorom i uczestnikom, dzięki którym strasznie dużo się dowiedziałem i nakręciłem się w ogóle do myślenia o piłce nożnej. Ja cały czas nie mogę się nadziwić nad tym, że oglądanie meczu na stadionie jest czymś zupełnie innym niż oglądanie meczu w telewizji, że to są jakby dwa zjawiska kompletnie od siebie różne. One się gdzieś tam stykają. W tym tekście ograniczonym ilościowo ja wypunktowałem zaledwie jakby sytuację oglądania piłki nożnej w telewizji, ale samo to zjawisko myślę, że jest wielką zagadką i tajemnicą na wiele jeszcze innych przemyśleń, pewnie również czytelników. Bardzo dziękuję. Sylwia Karpowicz-Słowikowska, od Czarnych do FC Danzig, czyli o futbolu w epoce Bolesława Prusa. Czy jest autor? Pani doktor. Nie ma. Pani doktor objawia daty. Ale kolejna pani, Magdalena Chorodecka, jest autorką tekstu Futbol z perspektywy reportera antropologa, wojna futbolowa Ryszarda Kapuścińskiego. Zapraszam. Napisałam tekst o Ryszardzie Kapuścińskim, który, jak pewnie niektórzy z Państwa wiedzą, porzucił piłkę nożną dla literatury. Czy coś z tego dobrego wynikło dla wojny futbolowej, też w tym tekście próbuję rozważać. Kiedy dzisiaj próbowałam mojemu synkowi wytłumaczyć, gdzie ja jadę po godzinie 16 i mówiłam, że napisałam właśnie taki tekst o dziennikarzu, który opowiedział taką niesamowitą historię, jak to mecz piłki nożnej doprowadził do wojny. I mój syn zapytał, ale czy on widział ten mecz? No i cały kłopot polega na tym, że nie widział. A co chciał zobaczyć, właściwie w tym tekście pokazuje w takich dwóch odsłonach i to mnie zafrapowało, że coś innego chciał zobaczyć po zdarzeniu Kapuścińskim w latach 70., kiedy był w Ameryce Łacińskiej. Jeszcze inną interpretację wydobył w swojej książce, a po 20 latach, w latach 90., kiedy udzielał wywiadu Gazecie Wyborczej, okazało się, że chciał zobaczyć
to zdarzenie, które wcześniej opisywał w perspektywie dziennikarskiej, jako antropolog, który niemalże pisze studium o tym, czym jest w ogóle emocja futbolowa. Więc właściwie cały ten tekst jest o tym, jak różne momenty naszego życia zmieniają opowieść o naszym doświadczeniu. Dziękuję. Następnym tekstem jest tekst pana Łukasza Bieszkę, obraz świata i wartości wyznawane przez kibiców w kibicowskich hymnach i innych pieśniach plemiennych. Pan Łukasz jest doktorantem i kibicą artystyczną. Dziękuję bardzo, także postaram się nie siadać. No ja w moich głównie tekstach staram się pisać... Tak. Ja w moich tekstach staram się ogólnie pisać o kibicach, albo wręcz bym powiedział o kibolach. Czyli właśnie o tych, także skupiam się na perspektywie tutaj polskiej. No i taki właśnie też jest ten tekst. On co prawda oczywiście analizuje same te hymny kibicowskie od strony takiej dość językoznawczej pod kątem tych wartości. Natomiast no taką, tym co się staram zrobić poprzez teksty i także ten tekst jest to, żeby kibiców piłkarskich, czy też tych właśnie kiboli, którzy są skrótem na dobre i na złe, postrzegać jak najlepiej, niekoniecznie tak, jak są często przedstawiani w mediach. Dziękuję. Zabawa chętka, językowa kreacja przyjaciela i wroga w przyśpiewkach kibiców Arki Gdynia i Lechii Gdańsk. Jakby był ciąg dalszy, to mogę jako ekspert przywołać. Teraz będziemy śpiewać, ale przed pokoju. Przywołać. Przed lat. Dobrze, bardzo proszę. Ja właściwie troszkę nawiążę do tego, może najpierw, co pan Łukasz przede mną powiedział. Otóż chcę powiedzieć, że ja bywam na meczach. I to bywam na meczach zarówno Arki, bo jestem mieszkanką Arki, jak i Lechii Gdańsk. Mamy tutaj piękny stadion, więc bardzo z dużą przyjemnością chodzimy tam całą rodziną. I chcę również powiedzieć, że patrzę na mecz bardzo często jako na takie niesamowite spektakl teatralny, że rzeczywiście ci kibice wcale nie są takimi kibolami, tylko proponują nam fascynujące widowisko. I ja czasami zapominam o tym, że powinnam patrzeć przed siebie na boisko, a patrzę na to, co oni robią i jak śpiewają, bo to jest rzeczywiście piękne. Nawiążę do mojego tekstu, ale bardzo krótko. Jestem językoznawcą, więc pokazuję w tym moim tekście, jak niebezpiecznym narzędziem w kreowaniu rzeczywistości jest język. Jak bardzo silne emocje może wywołać wykreowanie na przykład wroga, chociażby w tych prześpiewkach kibiców. Ale chcę również powiedzieć, że żeby iść na mecz, to trzeba się być również językowo przygotowanym. I tutaj taka drobna anegdotka. Otóż dawno temu mój mąż podszedł z moimi wówczas... Jest na sali. Tak, jest na sali. Poszedł na mecz, był to mecz Lechia-Legia z moimi wtedy bardzo małymi synkami, 5 i 4 lata chyba mieli. Wiemy, że Lechia się tutaj nie lubi. I moi synkowie wrócili, nieprzygotowani, jak mówiłam, językowo do domu i śpiewali, że Legia to królowa. Tu nie chodziło o królową, ale to była królowa i sędzia był fuj. 2 lata później ja poszłam z nimi na mecz Arka Gdynia, Pelikan Łowicz. No i siedzieliśmy w strefie kibiców z Pelikana. Było bardzo, bardzo głośno, ale chłopcy już niestety byli przygotowani językowo, ponieważ mają różne temperamenty, więc jeden z wybiegami na twarzy słuchał tego, a drugi w drugiej połowie dostał gorączki, musieliśmy opuścić widowisko. Dziękuję bardzo. Następnym, proszę Państwa, w tekście jest bardzo uczony. To jest greckie słowo, właśnie z tego macie zastanawiamy, bo Greki nas nie uczono. To były bardzo ciężkie czasy. I nie na takie. Już nie było, może teraz uczony. Krótko mówiąc, chodzi o chórzystów greckich, starożytnych. Czyli kibice jako chórzyści greccy, masowe performance kibiców KKS Lech Poznań. Choreutai. Choreutai Poznań. Poznań. Nie mało.
dalej, proszę Państwa, o piłkarskim pokerze i nie tylko rozmowa z Januszem Zaorskim, no nieobecny. No i tekst kończący to jest tekst Wojciecha Grabianowskiego, który jest architektem naszego pięknego stadionu Baltic Arena, Czar Bursztynu w czasach nowoczesnej masowej piłki nożnej. I to jest, proszę Państwa, cały spis treści. No przyznacie, że nie tylko długi, ale bardzo wewnętrznie bogaty. Wewnętrznie bogaty. Panie profesorze, zapraszamy. To nie jest książka, którą się czyta od deski do deski, ale proszę Państwa, rozgrywki piłkarskie to też nie jest jeden mecz. To jest liga, gra się prawie cały rok. Więc możemy tak sobie do każdego meczu w sezonie jeden tekst i przez sezon przedstawię książkę, czego gorąco Państwu życzę i zapraszam autora głównego. Pan rektor też zechciał tutaj przyjść jednak do nas. Ja będę tylko dziękował, ponieważ tak wiele powiedziano o tym, to również ustami autorów tu obecnych na sali, że Państwo macie właśnie tylko jeden gest wykonać teraz, mianowicie kupić tą za 40 zł, ewentualnie ustawić się w kolejce autografy, będziemy podpisywali my jako redaktorzy, redaktorzy poszczególnych artykułów. Panie profesorze, co to się po zniżce? Dla pana profesora Lipowskiego będzie 38 zł, ja 2 zł dopłacę. Biorę stronę redaktorską i tylko nazwiskami idziemy, mianowicie to jest książka naukowa. Redakcję naukową naszej książki Futbol w świecie sztuki przygotowała pani profesor Dobrożna Ratajczakowa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Mamy na skrzydełku fragment jej recenzji, wcale nie zdawkowej, wcale nie dla nas takiej od razu dobrej. Musieliśmy trochę poprawiać. Redaktor prowadzący jest na sali, pan Bartek, pan Bartosz tuż przed obrębną doktorską, znakomicie się temu tomowi przysłużył. Ja zapomniałem o panu Bartoszu, żeby rzeczywiście pan Bartosz włożył spory wkład pracy w to wszystko i pilnował, żeby udało się to spiąć pod względem nie tyle redaktorskim, ale żeby wykonił wszystkich autorów do tego, żeby jak najszybciej składali artykuły, co nie było sprawą łatwą. Nawet pana rektora i to skutecznie. Następne nazwisko jest świetne na tej liście redaktorskiej strony, mianowicie to jest projekt okładki, pan profesor Tomasz Bogusławski, były rektor ASP, nie mylić z AWFMS. No i widzicie Państwo, jak to znakomicie zrobił i za niedużą sumę 1000 zł. Tomku, czy jesteś na sali? Ale może jest jego żona Ewa. Czy jest pani Ewa Bogusławska? Są zajęci bardzo na ASP. Zdjęcie na okładce Mateusz Ochocki z pracowni Kosycarza. Widzicie Państwo, jakie świetne. Redakcja i korekta, doktor, za chwilę Piotr Sitkiewicz, brat bliźniak Pawła. Panie Piotrze, czy jest pan na sali? Niech się pan pokaże. Obaj panowie studiowali na jednym roku z naszą córką Kasiunią Ciechowicz. Dzisiaj się ona inaczej nazywa, że będzie. Kasia, pokaż. Prawda? Redakcja materiałów anglojęzycznych. Aha, powiedzmy to, że to jest książka dla odbiorcy niepolskiego. Mianowicie mamy tak zwane, to się ładnie nazywa, abstrakty. Abstrakty i te materiały anglojęzyczne przygotował Maciej Wiktor. Indeks osób także mamy, nie może być inaczej, Wojciech Ingielewicz. Panie Wojtku, jest pan na sali? Pan redaktor Ingielewicz. I pana Ingielewicza i pana Piotra Sitkiewicza podkupiliśmy ze słowa obraz terytoria, bo ostatecznie nie oni, a wydawnictwo UG i ENCEK wydali ten tom. Również Wojciech Ingielewicz opracował indeks nazwisk, także można swoje nazwisko znaleźć, jeśli się jest cytowanym. Bibliografię wybraną, a zalecaną na 6 stronicach maczkiem, któż mógł zrobić, oczywiście za chwilę dr Bartosz Filip. Projekt typograficzny, skład i łamanie, Maciej Goldfart. Panie Maćku, czy jest pan na sali? Pan redaktor Goldfart. No i jeszcze na koniec dwa nazwiska koniecznie powinniśmy tu wymienić, poza ukłonami wobec panu marszałka, panu dyrektora, pana rektora. Mianowicie przecież ten tom doniosła na czas, bo już 8 czerwca mieliśmy pierwsze egzemplarze. Pani dyrektor wydawnictwa UG, ona się nazywa Joanna Kamień. Pani Joasia jest na urlopie, nie mogła z nami być, ale jest redaktor Adam Kamiński. Panie Adamie, niech pan się pokaże. Jest Adam Kamiński. Jeśli go nie ma, to jest przy egzemplarzach, tak?
Również Adam Kamiński reklamuje pismo Bliza, kultura futbolu, można także Blizę za 10 zł kupić. No i jest druga dyrektorka na pewno na sali z nami, niech to tak zabrzmi. Kwiat już została wcześniej, mianowicie dyrektor Elżbieta Pękała. Bez Eli nie byłoby w ogóle tej roboty. I ten zarazem, tylko bym chciał nazwiska te wygłuszone. A teraz pan rektor Moska ma głos i teraz ten do państwa. Punkt na pewno ten zaistnieje. Na stole poczęstunek kibica. Ale to na dole. Proszę państwa, ja do niedawna nie miałem świadomości, że książki trzeba będzie chować. Kiedy w rektoracie położyłem nieopatrznie 10 egzemplarzy autorskich, które otrzymałem, to potem nie miałem jak się wykazywać asertywnością, dlatego że każdy, kto do mnie wchodził, mówił: a ja bardzo proszę, ale to bardzo proszę, żebym taką książkę mógł otrzymać. Więc ja oczywiście mówiłem, że będzie promocja, no ale jeszcze jedna taka przypowieść drobna związana z tą książką. Dwa dni temu byłem w Ministerstwie Sportu i Turystyki, spotkałem się między innymi z panem wiceministrem Foxem, który na koniec naszego spotkania mówi: ale tak na ucho, panie rektorze, tylko jedna rzecz. Pan mógł ewentualnie jeden egzemplarz mi podrzucić. Także to świadczy o tym, że rzecz zaczyna robić się bardzo popularna. Dziękuję bardzo. A my dziękujemy państwu bardzo serdecznie za przybycie, za uwagę, za teksty, bo jest na sali wielu autorów i zapraszamy teraz do rozmów już bardziej indywidualnych, podpisywania książki i poczęstunek kibica galerii na parterze, gdzie także wystawa. Które, jak pan profesor zapewnia, jest zupełnie inny niż ten lansowany przez naszą telewizję. Dziękuję.